Rynki finansowe karmią się rzeczami niespodziewanymi. Euro jest spodziewane, miejsce, czas i tak dalej od ponad 6 lat. Natomiast rzeczywiście można znaleźć jakieś prawidłowości, które zwykle materializują się w formie zmian kursów wcześniej, tak? Czyli na przykład analitycy zakładają, ok, wzrośnie sprzedaż telewizorów, tak? Które firmy na tym najbardziej zyskają, które koncerny. Natomiast już w trakcie euro oczywiście wszyscy telewizory mają, nikt nie kupi telewizora specjalnie na finał. Natomiast można grać na jakieś niespodzianki. Te niespodzianki na przykład to, że jakiś poszczególny kraj dojdzie znacząco dalej niż zakładają bukmacherzy. Czyli na przykład, nie wiem, wyobrażam sobie, że jeśli Anglia dotarłaby do finału, to między ćwierćfinałem a finałem kursy brytyjskich browarów mogłyby znacząco wzrosnąć, bo wiadomo było, że w stosunku do wcześniejszych oczekiwań konsumpcja piwa wzrośnie. No i oczywiście te wszystkie branże, które nam się kojarzą z piłką bezpośrednio, czyli na przykład producenci sprzętu sportowego, oni zwykle zyskują przed mistrzostwami i czasami takie czarne konie, nazwijmy to, czyli sponsorzy, którzy są widoczni na banerach czy też na innych materiałach reklamowych mistrzostw, nagle się okazuje, że raportują dużo lepsze wyniki niż wcześniej spodziewano. Takim zwykle zwycięzcą paradoksalnie wszelkich zawodów sportowych przez ostatnie lata, czy to Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, czy Olimpiada, jest Coca-Cola. To jest jeden z niewielu, jak przeanalizowaliśmy, instrumentów czy też akcji spółek, które konsekwentnie rosną bez względu na to, czy będą niespodzianki, czy ich nie będzie. Kto wygra, czy wygra faworyt, czy wygra, nazwijmy to, czarny koń. To paradoksalnie jest taki najbezpieczniejszy zakład. Ale ogólnie okres mistrzostw, samych mistrzostw Europy dla maklerów, inwestorów finansowych to jest raczej czas większych emocji po stronie sportowej niż po stronie inwestycyjnej.